Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować idealne frytki, które jesteście w stanie zrobić sobie w domu. One są chrupiące z zewnątrz i delikatne, miękkie w środku. Takie właśnie frytki powinny być. A do tego jeszcze przygotowałem idealny sos tatarski. Zapraszam na przepis. Na samym początku zacznijmy od przygotowania sosu tatarskiego. Tutaj mamy majonez, do tego dodajemy cebulkę. Oczywiście wszystkie składniki znajdziecie w opisie, tam jest link do tego przepisu, tak więc nie musicie siedzieć i notować, to już nie są te czasy. Dodajemy też trochę soku z cytryny, bo sos tatarski musi być lekko kwaśny. Tak. Ja pracowałem w Anglii dość długo w rybnej restauracji i tam serwowaliśmy fish and chips właśnie z takim sosem tatarskim i muszę Wam powiedzieć, że codziennie schodziło około 20 litrów takiego sosu. Anglicy po prostu uwielbiają sos tatarski i ja też podjadałem sobie taki sos zawsze gdzieś z frytkami. To były fantastyczne wspomnienia, a teraz przejdźmy do naszego sosu, bo oczywiście musimy dodać ogóreczki. Dodamy sobie kilka sztuk. O, na taką ilość bym powiedział gdzieś około 7 ogórków, tak, i kroimy je. Tylko pamiętajcie, żeby pokroić te ogóreczki w bardzo cieniutką kostkę. Naprawdę w najdrobniejszą kostkę, jaką możecie pokroić. Bo to jest bardzo ważne, że te ogórki mają się przylepiać do tej frytki, która jest, a frytki nie będą zbyt dużej wielkości. Tak więc, o, tutaj musimy się postarać i wykazać precyzją krojenia. Ogóreczki mamy pokrojone, zostawimy je sobie tutaj z boku, z naszej deski. I oczywiście nie ma sosu tatarskiego bez kaparów. Kapary to jest bardzo ważny dodatek do naszego sosu. Dodamy o mniej więcej gdzieś taką całą łyżeczkę kaparów do naszego sosu. Ale pamiętajcie, że kapary też musimy zmiażdżyć, bo kapary same w sobie, no nie każdy lubi, prawda? Ale jeżeli je pokroimy i gdzieś je tam zmieszamy, to to jest bardzo dobry krok, taki pierwszy krok dla ludzi, którzy nie lubią kaparów, żeby przyzwyczaiły się do tego smaku. Dobrze, kapary już mamy pokrojone i do tego dodajemy troszeczkę zielonej pietruszki. Naprawdę to jest bardzo dobry sos. Kroimy to. Wszystkie składniki mamy już gotowe, więc teraz to wszystko ląduje do naszego sosu tatarskiego. Tak. Do tego dodajemy też czosnek. Ten czosnek pokroiłem sobie wcześniej. Tutaj nie ma dużo tego czosnku. Tego czosnku jest jeden ząbek, nic więcej. No i oczywiście dodajemy przyprawy. Najlepszą przyprawą do takiego sosu będzie suszony koperek, który ma naprawdę bardzo fajny smak. Damy gdzieś tak, o, jedną łyżeczkę, tyle nam wystarczy. Do tego odrobinę soli, tylko pamiętajcie, że ogórki są słone, kapary trochę też, więc nie za dużo tej soli. No i dość dużo czarnego, świeżo zmielonego pieprzu. Ta-dam! I to wszystko jest już gotowe, tylko wystarczy zamieszać. I popatrzcie, te wszystkie składniki rozkładają się równomiernie w tym sosie. I teraz wystarczy go włożyć do lodówki na około pół godziny, żeby te wszystkie smaki zaprzyjaźniły się ze sobą, a w międzyczasie przygotujemy sobie frytki. Sos tatarski mamy już gotowy i w tym momencie musimy przygotować sobie frytki. Oczywiście każdy z Was w domu na pewno robił frytki, ale słuchajcie, to nie jest taka prosta rzecz, jaka się wydaje, bo do frytek musimy wybrać bardzo dobre ziemniaki. A jakie to są ziemniaki? Słuchajcie, ziemniaki dzielą się na typy kulinarne. Mamy w Polsce kilka typów kulinarnych, A, B, C i D oraz ich typy pośrednie i tak naprawdę one dzielą się ze względu na zawartość skrobi w takiej bulwie. Im więcej skrobi znajduje się oczywiście w ziemniaku, tym szybciej on się ugotuje i będzie chrupiący. A my właśnie takiego ziemniaka szukamy, który nam się usmaży dość szybko w takiej wysokiej temperaturze, nie będzie twardy i będzie chrupiący z zewnątrz. Słuchajcie,
Najlepsze do tego są ziemniaki typu kulinarnego BC. Ja już to sprawdzałem. Ja tutaj akurat mam odmianę Mary's Pipers, które są białe w środku. Ale jeżeli wy nie wiecie, jaką odmianę ziemniaka macie, to wystarczy wykonać łatwy test. Wystarczy przekroić ziemniaka na pół, tak jak ja. I jak widzicie tutaj, o, on już puszcza soki. Puszcza. I co robimy? Pocieramy jedną połówkę o drugą. Jeżeli ziemniak się lepi, tak w tym momencie, jeżeli wytrąci się skrobia, tak jak tutaj się pojawiła, to znaczy, że te ziemniaki są idealne nie tylko na frytki, ale też do smażenia na placki ziemniaczane. Od czego zaczynamy? Oczywiście od obrania ziemniaków. Ziemniaki mamy już obrane i teraz jest dobry czas, żeby włączyć olej. Oczywiście frytki możecie smażyć we frytownicy, jeżeli macie w domu, wtedy ustawiacie ją na temperaturę 150 stopni. Jeżeli nie, to tylko na takim delikatnym gazie będziemy smażyć nasze ziemniaki. I co robimy? Oczywiście kroimy nasze ziemniaki w frytki. O. Kiedy ziemniaki mamy już pokrojone, musimy je sobie lekko osuszyć ręcznikiem papierowym, o, bo nie chcemy, żeby za dużo wody dostało się do naszego oleju. Olej, szczególnie ciepły olej i woda, to są wrogowie. Kiedyś nawet wrzuciłem mokre frytki, jak byłem mały, bo uwielbiałem wtedy robić frytki, do gorącego oleju i wszystko mi wykipiało i się podpaliło. Tak więc uważajcie, to jest naprawdę bardzo ważna sprawa. Zawsze sprawdzajcie, czy olej jest wystarczająco gorący. Włóżcie sobie jednego frytka i jeżeli zacznie tak szumieć, to znaczy, że można już je blanszować. Mój jeszcze olej potrzebuje kilka chwil, tak więc poczekamy. Olej jest już nagrzany, więc możemy sprawdzić temperaturę. O, widzicie? Pięknie bulga. Nie chcemy zbyt wysokiej temperatury. Musimy sobie je zblanszować. Co to jest blanszowanie? Blanszowanie to jest takie gotowanie w pół. Chodzi o to, żeby nie nadać żadnego koloru naszym ziemniakom, tylko chcemy, żeby one były miękkie. Wtedy je wyciągamy, olej zostawiamy, bo ma się oczywiście dalej nagrzać. I jak się olej nagrzeje do temperatury 180 stopni Celsjusza, to wrzucamy ponownie nasze frytki, które będą fantastycznie chrupiące z zewnątrz. Dobrze, czekamy. I ile blanszujemy? Około 7-8 minut. To wszystko zależy od grubości waszych ziemniaków. Jeżeli one są grubsze, to musimy im dodać kilka minut. Jeżeli są cieńsze, to wystarczy im 3-4 minutki tak naprawdę. A moje, o, za chwilę powinny być gotowe. Po kilku minutach frytki mamy już zblanszowane. Teraz musimy je tylko wyciągnąć. Wyciągamy je do jakiejś miski. O, niech one sobie tutaj siedzą. Tak naprawdę one mają bardzo długą żywotność teraz, bo tak przygotowane frytki możecie odstawić do lodówki na przykład na 2 dni i nic im się nie stanie. Na pewno nie ściemnieją, nie zczernieją, a kiedy wrzucicie je z powrotem do oleju, no to będą fajne i chrupiące. Tylko pamiętajcie, że zanim usmażycie ponownie wasze frytki, to one muszą być w temperaturze pokojowej. Bo jeżeli wrzucimy takie frytki prosto z lodówki na olej, to one nam się po prostu spalą. Wiecie dlaczego? Bo w temperaturze poniżej 5 stopni Celsjusza ziemniaki puszczają cukry. I te cukry się palą na oleju, a tego nie chcemy, dlatego zawsze musimy je odstawić sobie na chwilę, niech one dojdą do tej temperatury i wtedy nam nie zczernieją. A teraz czekamy, aż nasz olej osiągnie temperaturę 180 stopni i wtedy wrzucimy nasze frytki do ponownego smażenia. No i co? I teraz smażymy tą drugą partię przez około 4-5 minut, do momentu, aż nasze frytki wypłyną do góry i będą chrupiące. Widzę, że frytki są już złociste i możemy je wyciągać, są już gotowe. Spójrzcie tylko na ten kolor. Wyciągamy je oczywiście na ręcznik papierowy, bo musimy się pozbyć całego tłuszczu, który jest na górze. Tak. No i oczywiście możemy przyprawić sobie frytki. Zazwyczaj frytki przyprawiamy solą, ale uwaga, kiedy dodajemy sól albo jakiekolwiek przyprawy, oczywiście tylko i wyłącznie wtedy, kiedy frytki są jeszcze gorące. Tak więc wrzucamy je do miski i do tego dodajemy przyprawę do ziemniaków i frytek. Pięknie. A dlaczego tak robimy? Dlaczego dodajemy przyprawy do frytek, kiedy są gorące? Zobaczcie. Ta cała przyprawa przylepiła się do tych frytek.
O, i teraz to wyglądają przepięknie. Jeżeli dodamy chwileczkę później, no to zostanie nam wszystko na samym dole, a tego po prostu nie chcemy. Zobaczmy. Słyszycie? Frytki są mega chrupiące. Słuchajcie. Są fajne, delikatne w środku, chrupiące z zewnątrz. Takie właśnie powinny być. I możemy je wykładać. Wykładamy je. O, najlepiej tak. Taram. I podajemy z naszym wcześniej przygotowanym sosem tatarskim. Dzisiaj pokazałem Wam, jak przygotować idealnie chrupiące frytki. Do tego też przygotowałem genialny sos tatarski. A do takiego kompletu polecam Wam przede wszystkim smażony ser. A przepis na taki smażony ser znajdziecie na moim kanale. Tak więc zapraszam Was wszystkich. Link do tego filmu znajdziecie w opisie. I ja się z Wami już żegnam, a Wy gotujcie. I do zobaczenia. Życzę Wam wszystkim smacznego!